Tak ciepło nie było tam nigdy w historii pomiarów. Na Spitsbergenie, na archipelagu Svalbard w Arktyce zanotowano 22 stopnie Celsjusza. To rekord temperatury, informuje norweski Instytut Meteorologiczny. Nieopodal miejscowość Longyearbyen na największej norweskiej wyspie Spitsbergen pomiędzy godziną 17 a 18 zmierzono temperaturę powietrza wynoszącą 21,7 stopnia Celsjusza. To rekord, odkąd prowadzi się pomiary. Tym samym o 0,4 stopnia Celsjusza pobito poprzednio ustanowione ponad 41 lat temu, a dokładnie 16 lipca 1979 roku. Longyearbyen zamieszkuje około 1000 osób. To stolica archipelagu Svalbard, położona w odległości około 1300 km od bieguna północnego. Jak zauważyła agencja Jones France Press, obecna temperatura na arktycznych wyspach Norwegii jest znacznie powyżej normy, która w lipcu wynosi 5 do 8 stopni Celsjusza. Wedle raportu norweskich władz, średnia temperatura na Svalbardzie w okresie od 1971 do 2017 roku wzrosła o 3 do 5 stopnia Celsjusza. Do końca obecnego stulecia będzie wyższa o 7 do 10 stopni Celsjusza w porównaniu do okresu 1970-2000, jeżeli emisja gazów cieplarnianych będzie znajdować się na coraz wyższym poziomie. Pewnie już niedługo będziemy mogli jeździć w tropki na Arktykę. To by było ciekawe. Wybralibyście taki kierunek zamiast Karaibów? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach i zapraszam do kolejnego filmu, z którego dowiecie się, jak klimat zmienia się w Polsce.